Szczęść Boże Maria Kaliściak, czas na informacje dnia. Zapraszam. Do wyborów prezydenckich pozostał tydzień. Kandydaci na prezydenta kontynuują swoją kampanię wyborczą i w ramach niej objazd po Polsce. To już ostatnia prosta kampanii wyborczej. Kandydaci odwiedzają kolejne miejscowości. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Krakowa. Przypomniał 5 filarów, które dla prezydenta są najważniejsze i są kierunkiem dalszej prezydentury. To rodzina w pierwszej kolejności, bezpieczeństwo, praca, infrastruktura i godność. To, co dla nas Polaków, wszystkich uczciwych ludzi w naszym kraju, tak bardzo ważne i tak bardzo drogie. To także godnie płatna praca. Żeby wynagrodzenia w Polsce tak osiągnęły poziom wynagrodzeń w najbogatszych państwach na zachodzie Europy. Tak! Dokładnie o to chodzi, żeby ludzie nie wyjeżdżali z Polski za pracą. Prezydent Andrzej Duda obiecuje także politykę propolską. To przede wszystkim dla nich, dla młodszych od nich i dla następnych pokoleń, które przyjdą. Trzeba, żebyśmy dzisiaj tą odpowiedzialność dalej na swoich barkach za Polskę nieśli. Tak, żebyśmy im tą Polskę mogli jak najpiękniejszą, jak najzasobniejszą i jak najbardziej sprawiedliwą przekazać. O to właśnie chodzi, o to właśnie są te wybory, proszę Państwa. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w Suwałkach zapewnił o woli utrzymania programów społecznych typu 500+ i obecnego wieku emerytalnego, 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Więcej będziemy robili jedno, a mianowicie będziemy tworzyli zachęty do tego, żeby można było pracować dłużej, ale tylko wtedy, jeżeli ktoś będzie chciał dłużej pracować. I nie ma mowy o tym, żeby rozstrzygać te spory inaczej. Do obietnic Rafała Trzaskowskiego dotyczących wieku emerytalnego odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Rafał Trzaskowski najwidoczniej zapomniał, jak głosował w sprawie emerytur, a potem głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego. To podstawowe fakty, podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Gdańsku. I te fakty przemawiają za nami. Te fakty przemawiają za panem prezydentem Andrzejem Dudą. I te fakty mówią bardzo głośno w twarz panu Trzaskowskiemu. Proszę przestać przeinaczać prawdę, przeinaczać fakty. Wystarczy popatrzeć na dane. Sztab prezydenta Andrzeja Dudy apeluje do starającego się o fotel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rafała Trzaskowskiego, aby przestał kłamać, a swoją kampanię oparł na prawdzie. Po raz kolejny apelujemy do Rafała Trzaskowskiego. Rafał, nie kłam. Rafał, nie kłam w sprawie wieku emerytalnego. Poseł PiS Przemysław Czarnek zwraca uwagę, że prezydent Andrzej Duda w odróżnieniu od Rafała Trzaskowskiego już nieraz udowodnił, że jest człowiekiem, któremu można ufać. W każdej sprawie, w sprawach gospodarczych, w sprawach międzynarodowych, w sprawach bezpieczeństwa, ale także w sprawach rodziny i walki o rodzinę w przyszłości, o jej normalny model w przyszłości i normalny rozwój w przyszłości. Państwo powinno wspierać mieszkańców terenów cennych przyrodniczo dla całego kraju, takich jak Puszcza Białowieska, mówił z kolei kandydat na prezydenta Szymon Hołownia w Hajnówce. Ja zawsze byłem zwolennikiem tezy, że te społeczności, które żyją w miejscach cennych przyrodniczo dla całego kraju, powinny być przez cały kraj wspierane, tak aby mogły pozwolić sobie na godne życie, takie jakiego życzylibyśmy sobie wszyscy. Natomiast Robert Biedroń, kandydat Lewicy, podczas spotkania z mieszkańcami Ciechanowa i Pułtuska mówił o waloryzacji emerytur. Zaproponował także rentę wdowią. Renta, która będzie dodatkiem do tej często skromnej emerytury dla kobiet. Bo kobiety dzisiaj niestety mają dużo niższe emerytury od mężczyzn. Nie wypracowały tych lat składkowych, dlatego że po prostu pełnią dzisiaj często dodatkowe funkcje. Funkcje wychowania dzieci, funkcje rodzinne. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził dziś województwo zachodniopomorskie. W Mielnie po raz kolejny podkreślał, że jest zwolennikiem obniżenia podatków. W czasie koronawirus, w dobie kryzysu gospodarczego, Polacy oczekują ulg i udogodnień podatkowych. Dlatego w imieniu Koalicji Polskiej, jako kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej, prezentuję ustawę o obniżce VAT ze stawki podstawowej 23 na 15 i ze stawki obniżonej z 8%
na 5%. Z kolei Krzysztof Bosak z Konfederacji odwiedził dziś Radom, gdzie złożył kwiaty przed pomnikiem ofiar czerwca 76 roku. Każda zbrodnia zasługuje na karę. Zbrodnie, które służyło pozbawieniu całego naszego narodu wolności, stłamszeniu wszelkiego oporu przeciwko władzy komunistycznej, takie zbrodnie powinny zostać ukarane. Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Głosowanie odbędzie się w mieszanej formule, tradycyjnie i korespondencyjnie. We wtorek mija termin na dopisanie się do spisu wyborców. Z kolei do piątku można odbierać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki niemu oddamy głos w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą. Wtorek, 23 czerwca, jest ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Wniosek składamy w urzędzie gminy, na obszarze której chcemy oddać głos. Do spisu wyborców można również dopisać się przez internet. We wniosku podajemy imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania. Natomiast do piątku, 26 czerwca, możemy odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Otrzymamy dwa zaświadczenia, które dadzą nam prawo do oddania głosu w pierwszej turze już za tydzień oraz w ewentualnej drugiej turze wyborów 12 lipca. Dzięki zaświadczeniu możemy głosować w dowolnym miejscu w kraju, za granicą, a nawet na polskim statku morskim. Po otrzymaniu zaświadczenia jesteśmy skreśleni ze spisu wyborców w naszym obwodzie. Z kolei, kiedy zgubimy je, nie dostaniemy kolejnego. W takiej sytuacji wyborca nie zagłosuje ani w swoim obwodzie głosowania, ani w żadnym innym. Wojewoda Małopolski jest przygotowany, żeby od jutra mogła być realizowana wypłata 6000 zł w przypadku zalanych budynków. Poinformował w Krakowie prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje w trzech małopolskich powiatach – myślenickim, bocheńskim i limanowskim. W wyniku wylania rzeki Stradomki znacznie ucierpiała miejscowość Łapanów. Podtopione zostały drogi, sklepy i domy. Ewakuowano tam 48 osób. To są wody bardzo szybko płynące, to są rwące górskie potoki. Spadły po prostu olbrzymie opady w górach i to wszystko spłynęło. To taka jest charakterystyka niestety tych terenów górskich i podgórskich, że tego typu powodziami najczęściej są one dotknięte. Mówi prezydent Andrzej Duda, który uczestniczył dziś w posiedzeniu Małopolskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Strażacy interweniowali do tej pory blisko 400 razy. Wiele miejscowości w regionie boryka się ze skutkami ulew. To zjawisko pogodowe będzie występowało na terenie całego województwa małopolskiego. Takie są prognozy, więc zapewne niestety po dzisiejszej nocy informacja będzie taka, że tych miejsc dotkniętych powodzią, nawalnymi deszczami jest znacząco więcej. Zaznacza wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. W tej chwili w gotowości są wszystkie służby. Jak zaznacza prezydent Andrzej Duda, dzięki beczkowozom będzie dostarczana woda pitna do miejsc, które ucierpiały w wyniku powodzi. Z kolei zasilanie energii elektrycznej będzie odpowiednio zabezpieczone. Od jutra pierwsze wsparcie pomocowe może być wnioskowane i dysponowane. Urząd pana wojewody jest do tego przygotowany, żeby dosłownie od jutra już wypłata tych pierwszych pieniędzy do 6000 zł w przypadku zalania budynków, żeby ona już mogła być realizowana. Jak podkreśla prezydent, zapasy powodziowe są na miejscu i będą dostarczane w odpowiednich ilościach. Już ponad 3 miliony seniorów korzysta z rządowego programu Leki 75+. Dla seniorów jest to ważna pomoc, dzięki której w domowym budżecie zostaje im więcej pieniędzy na inne, codzienne wydatki. Pani Teresa Stańczyk leki musi przyjmować codziennie. Mam kilka schorzeń takich długotrwałych już. I astmę skrzelową, nadciśnienie i choroby serca. Miesięcznie w aptece zostawiała ponad 300 zł. To jest bardzo dużo, bo emerytury to... 20 lat temu przeszłam na emeryturę, więc ona naprawdę niska emerytura. Z myślą właśnie o seniorach rząd w 2016 roku stworzył program Leki 75+. Jest on przeznaczony dla osób starszych po 75 roku życia. Są to produkty, które seniorzy otrzymują w aptekach bezpłatnie.
Mówi Tomasz Barszcz, wiceprezes Okręgowej Lubelskiej Izby Aptekarskiej. W tym momencie program obejmuje ponad 2000 produktów leczniczych i ponad 150 substancji czynnych. Przede wszystkim są to leki na ciśnienie, leki krążeniowe, nasercowe, przeciwcukrzycowe, przeciwzakrzepowe, a więc bardzo kluczowe grupy produktów, które tym osobom są na co dzień potrzebne. Ich lista jest sukcesywnie wydłużana. Wszystko po to, by nie dochodziło do sytuacji, kiedy osoba starsza rezygnuje z jakiegoś leku przez ograniczenia finansowe. No, cieszę się bardzo, że są teraz wprowadzone te leki na 75+. Dzięki temu pani Teresie, jak sama mówi, w domowym budżecie zostaje ponad 100 zł na inne wydatki. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, z rządowego programu lekowego korzysta już ponad 3 miliony seniorów. Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane związane z koronawirusem. W Polsce mamy 311 nowych zakażeń COVID-19. Zmarło też kolejnych 10 osób. Nowe przypadki koronawirusa odnotowano w 14 województwach, najwięcej 128 na Śląsku. Resort poinformował także o kolejnych 10 zgonach, to 7 kobiet i 3 mężczyzn w wieku od 61 do 90 lat. Wszyscy mieli choroby współistniejące. Zgodnie z tym, co przedstawiło Ministerstwo Zdrowia, w szpitalach zajętych jest ponad 1800 łóżek, 71 pacjentów potrzebuje wspomagania respiratorem. Łącznie w naszym kraju odnotowano prawie 32 tysiące przypadków COVID-19, zmarło w sumie 1356 osób, wyzdrowiało ponad 16 600 pacjentów. Wirus ospy wietrznej, potocznie nazywany wiatrówką, krąży. Od początku roku odnotowano 60 tysięcy przypadków tej choroby, informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Ospa wietrzna jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób zakaźnych. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub poprzez bezpośredni kontakt z chorym. U dzieci okres wylęgania choroby trwa 3 tygodnie. Mówi dr Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Choroba rozpoczyna się najczęściej temperaturą około 39 stopni, złym samopoczuciem, bólami głowy, ogólnym rozbiciem, no a po 2-3 dniach pojawia się charakterystyczna wysypka, która ewoluuje od takich zmian skórnych po zmiany ropne. Najczęściej jest tych rzutów kilka. No, charakterystyczne jest też to, że dotyczy właściwie wszystkich części ciała. Osoby, które w dzieciństwie miały ospę wietrzną, w dorosłym życiu po ponownym kontakcie z wirusem mogą złapać półpaśca. Natomiast jeżeli ktoś nie przeszedł ospy w wieku dziecięcym, jest narażony na to zachorowanie w wieku późniejszym. Jednak wtedy przebieg choroby jest dużo cięższy. Może być oczywiście bardzo wysoka temperatura, ciężki przebieg, osłabienie, niedobory odporności przemijające, ale przede wszystkim najgorsze są powikłania neurologiczne. Może być zapalenie mózgu, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Mówi dr Teresa Dobrzańska-Pielichowska, lekarz rodzinny. W tym roku od stycznia do maja odnotowano 60 tysięcy przypadków zachorowań na ospę wietrzną. To o połowę mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Mniejsza ilość przypadków ospy związana jest z pandemią koronawirusa. Generalnie obserwuje się znaczną mniejszą ilość chorób zakaźnych, jak również wypadków urazów i zatruć. Byliśmy przez miesiące zamknięci w domach. Zakażeń wirusem ospy wietrznej nie wolno bagatelizować. Najlepszym sposobem zapobiegania tej chorobie jest szczepienie ochronne, zapewniające skuteczną i trwałą ochronę. Powinniśmy się szczepić, niezależnie od wieku. Szczepienie przeciwko ospie wietrznej to szczepienie obowiązkowe dla dzieci, a także zalecane w przypadku niektórych dorosłych. Dziś na Jasnej Górze odbyła się 21. ogólnopolska pielgrzymka podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Jej centralnym punktem była Eucharystia. Przewodniczył jej ksiądz biskup Antoni Długosz. Kaplicę cudownego obrazu na Jasnej Górze wypełniła rzeka dziecięcej radości, z nią wspólny śpiew i taniec. Chrześcijanin tańczy, 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 chrześcijanin tańczy. Tak wyglądało wspólne pielgrzymowanie podwórkowych kółek różańcowych dzieci na Jasną Górę. W tym roku pod hasłem Przez Maryję do Pana Jezusa. Każdy jest jej synem i córką, więc jesteśmy w drugim naszym domu. I możemy się cieszyć z tego, że to jest drugie nasze mieszkanie, kochani. Mówił podczas homilii przyjaciel podwórkowych kółek różańcowych dzieci, ksiądz biskup Antoni Długosz. Dlatego nie dziwi nas, że Wojtek Mynarski śpiewał
Nie ma jak u mamy ciepły piec, suchy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Do tej najlepszej matki przyjechały dzieci w różnym wieku i z różnych stron Polski, mówił założyciel i dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Ja widzę, że to są dzieci takie, no, w różnym wieku. Podrosły już, podrosły. W różnym wieku. Są takie jeszcze bardzo młode. Tam widzę taki góralik mały i mała góralka, prawda? Oni nawet kiwa głową, że tak. Tacy maleńcy, ale są jeszcze więksi, starsi. To też dziecko. Wszyscy jesteśmy dziećmi Matki Bożej. Przed jej obrazem dzieci, ich rodzice i opiekunowie modlili się różańcem oraz ponowili akt zawierzenia Matce Najświętszej. Modlitwie przewodniczyła Magdalena Buczek, bez której nie byłoby podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Najświętsza Maryjo Panno. Najświętsza Maryjo Panno. Twemu niepokalanemu sercu. Twemu niepokalanemu sercu. Powierzamy całe nasze życie. Powierzamy całe nasze życie. Tobie, najdroższa Matko. Tobie, najdroższa Matko. Oddajemy całych siebie. Oddajemy całych siebie. Nasze rodziny. Nasze rodziny. I całą wspólnotę podwórkowych kół różańcowych. I całą wspólnotę podwórkowych kół różańcowych. Ogólnopolskie spotkanie podwórkowych kółek różańcowych dzieci na Jasnej Górze odbyło się po raz 21. Kolejne za rok. Nie możemy dać się zastraszyć tym, którzy próbują zarozumiale i z przemocą zdusić moc ewangelizacji, apelował w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek. Dzisiejsza Ewangelia nawiązuje do szerzenia orędzia zbawienia, które Jezus powierzył apostołom w obliczu wrogości tych, którzy chcą uciszyć Słowo Boże, nawet za pomocą fizycznej przemocy i prześladowania. Jak wielu chrześcijan jest prześladowanych także i dzisiaj na całym świecie. Jeśli cierpią dla Ewangelii i z miłością, to są męczennikami naszych czasów. Tym uczniom dnia wczorajszego i dzisiejszego, którzy doznają prześladowań, Jezus zaleca: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Jak mówił ojciec święty, nie można dać się zastraszyć tym, którzy próbują zarozumiale i z przemocą zdusić moc ewangelizacji. Nie mogą oni bowiem uczynić nic przeciwko duszy, to znaczy przeciwko komunii z Bogiem. Jednak w obliczu wyzwania, jakim jest prześladowanie, niejednokrotnie zmagamy się, podobnie jak apostołowie, z poczuciem, że opuścił nas sam Bóg. Ojciec o nas się troszczy, ponieważ w Jego oczach nasza wartość jest wielka. Liczy się szczerość świadectwa wiary. Przyznanie się do Jezusa przed ludźmi jest warunkiem, aby Jezus przyznał się do nas przed Ojcem, warunkiem zbawienia, życia wiecznego, z Nim, w raju. Papież apelował, abyśmy zawsze powierzali się Bogu i Jego łasce, która jest mocniejsza od zła. Atak nożownika w Wielkiej Brytanii miał podłoże terrorystyczne, poinformowała policja. Potwierdziła, że 3 osoby zginęły. Kolejne 3 są w stanie krytycznym. Do zdarzenia doszło wczoraj o godzinie 19 miejscowego czasu w parku na zachód od Londynu. 2 godziny wcześniej zakończył się tam protest Black Lives Matter. Według relacji świadków mężczyzna podbiegł do siedzącej na trawie grupy osób i dźgnął 3 osoby nożem. Uciekając, ranił kolejne. Został zatrzymany przez policjanta, który go dogonił i powalił na ziemię. Zabił 3 osoby i pozostawił wiele osób wymagających leczenia szpitalnego. To było okrucieństwo. Moje najgłębsze współczucie kieruję do rodzin, które będą opłakiwać bliskich po tym okropnym akcie. W wydanym przed południem oświadczeniu policja poinformowała, że zdarzenie jest traktowane jako zajście o charakterze terrorystycznym i śledztwo przejmuje policja antyterrorystyczna. Mogę formalnie potwierdzić, że o godzinie 8:30 atak został ogłoszony incydentem o podłożu terrorystycznym w wyniku dochodzeń przeprowadzonych w nocy. 25-letni mężczyzna został wczoraj aresztowany pod zarzutem zabójstwa i pozostaje w areszcie. 25-letni sprawca jest Libijczykiem mieszkającym w angielskim mieście Reading. Wcześniej odsiadywał wyrok za mniejsze przestępstwo nie mające podłoża terrorystycznego. Po przeszukaniu mieszkania sprawcy policja stwierdziła, że nie ma obecnie dalszego zagrożenia dla mieszkańców. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.